Dobry wieczór wszystkim. Dziś wieczór andrzejkowy, dziś wieczór magiczny. Tym razem nietypowa aura, bo aura andrzejkowa. A więc co chcą Wam powiedzieć karty w tym magicznym dniu? Czy andrzejki będą takim czasem dla Was, który odkryje przed Wami nową prawdę? Czy andrzejkowy wieczór uchyli trochę rąbka tajemnicy? Co w najbliższym czasie i dla kogo? Przed Wami dłoń. Dłoń kosmiczna. Dłoń, która między palcami ma słońce. Bo tego Wam życzę, abyście w każdej prognozie, w każdym przesłaniu, które jest Wam dedykowane, znajdywali tylko słońce. Widzieli to, nawet jeżeli tylko przez palce, chwilowo, to już ukierunkowująco. A więc zobaczmy, co szykują dla Was karty akurat w ten wieczór. Co chcą Wam powiedzieć? Czy w ogóle chcą Wam coś powiedzieć? A jeżeli tak, to co to jest? Zerknijmy. A więc single i związki. Zobaczmy w takim razie. Na razie związki odkładamy na bok. Zobaczmy dla singli, co jest energią przewodnią andrzejkową. A więc to jest Wasza karta. I pod spodem macie początki. Ciepły księżyc. A więc płodność, obfitość, które powracają. Będzie lepiej. Ten wzrost już się rozpoczął. Trzymajcie się swoich marzeń w przeciwnościach losu. Wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie, że w najciemniejszych czasach trudno jest dostrzec światło. Aby znów poczuć nadzieję. Kiedy wydaje się, że coś się nie udaje, to naprawdę jest trudno zyskać taką pewność, która prowadzi nas do zmiany, która powoduje, że wstajemy ponownie. To z pewnością, gdzie jesteście w tej chwili, uczy Was obserwacji zmieniających się pół roku, tych takich metaforycznych oczywiście. Karta Wam mówi, że lód się topi. Zaufajcie temu, że ciemne chwile, ciemne momenty, one sprawiają, że przybliżacie się do mroku, że oddalacie się od prawdziwego blasku, od blasku tej jasnej, świetlistej postaci, która może wzbudzić w Was bardzo pozytywne emocje, może Was rozbudzić i rozkochać na nowo, abyście poczuli się szczęśliwi. Unikajcie patrzenia w ciemną stronę. Zwracajcie się ku jasności. Pamiętajcie, że kiedy naprawdę Wam się coś nie udaje, to równie prawdziwe i trudne jest poczucie, że jesteście odporni na coś, co Was blokuje. Zaufajcie, że przychodzi do Was coś lepszego. To, co złe, odchodzi. Pamiętajcie, że ciepło i płodność wracają do Was z powrotem. To, że jest trudno uwierzyć w ten status, to jest fakt, bo nie jesteście ufni, bo macie w sobie za dużo realnego stąpania po ziemi, a właśnie to realne stąpanie być może Was oddala od tego, co sprawia, że możecie uwierzyć i przybliżyć do siebie to, czego pragniecie. Bo to wiara właśnie, słuchajcie, wymaga od Was uwolnienia się od lęków i tkwienia w tym, co jest mrokiem. Spójrzcie na to w pełnej wierze, w siebie, w swoje siły, w swoje możliwości, w swoją atrakcyjność, w powodzenie, mówiąc inaczej. To są pozytywne intencje. To są te magiczne akcenty, które sprawiają, że jesteście w stanie przywołać do siebie to, czego potrzebujecie. To nie są ściemy. Chociaż księżyc może w nas wyzwalać niekiedy instynkty, o które się nie podejrzewamy, pozwólcie się ponieść wyobraźni. Pozwólcie się wyponieść pewnemu wyobrażeniu o tym, dokąd zmierzacie, gdzie chcecie być, jak ta energia ma wyglądać. Nie człowiek, bo on może wyglądać różnie. Energia, która Was interesuje. Pozwólcie sobie śnić na jawie. Pozwólcie sobie wymarzyć pewne rzeczy, które być może staną się Waszym początkiem. Z tej zimy
chodźcie do tego pięknego ogrodu. To jest tak jak z każdym wyjazdem wakacyjnym. Chcąc pojechać gdzieś, chcąc odpocząć, musi się zrodzić w Was taka potrzeba, potrzeba odpoczynku, a więc mobilizacji do tego, żeby znaleźć odpowiedni kierunek. A chcąc znaleźć odpowiedni kierunek, do czego się odnosicie wówczas? Do niczego innego, jak tylko do swoich wewnętrznych potrzeb. To jest taka podróż, słuchajcie. I karty mówią, że to do Was idzie. To do Was idzie. Przybliża się do Was energia tego ciepła, realizacji tych marzeń, przejścia na drugą stronę. Potrzeba jest Waszego zaufania w to, że to, o czym myślicie i w jaki sposób pozytywnie oczywiście patrzycie na swoją przyszłość, przybliża się do Was w każdym jednym momencie. Nie odwracajcie wzroku od siebie i swoich potrzeb, nie odwracajcie wzroku od wiary w marzenia i wiary w to, że wizualizacje i mówienie sobie, że dzisiaj nie, ale jutro, być może jutro kogoś spotkam, sprawiają, że pozwalacie sobie na, jak magnes, na przyciąganie tego, co dobre. Karty radzą, abyście nastawili się pozytywnie, ale nie tak błaho. Nie, Wy musicie naprawdę uwierzyć. Wy musicie naprawdę pożądać jakiegoś stanu umysłu, który Was interesuje, aby to do Was przyszło. W przeciwnym razie nie przyjdzie, bo to nie jest koncert życzeń. To nie jest tak, że każde życzenie się spełnia. Dlatego życzcie sobie mądrze, myślcie bardzo optymistycznie i perspektywicznie, ale przede wszystkim nie zapominajcie o tym, co dla Was stanowi ciepło. Bo tu przede wszystkim o aspekt ciepła, bliskości i realizacji potencjałów i marzeń chodzi. Szykują się dla Was nowe początki. Uwierzcie w to. A chcąc to rozwinąć jeszcze bardziej, zobaczmy, co karty Tarota będą chciały Wam powiedzieć. Energia dla naszych singli. Co jest ważne, byście osiągnęli ten ciepły księżyc? Abyście mogli zrealizować nowe początki. Pod spodem czacha dymi. Co to znaczy? Pewnie się zastanawiacie. Powiem Wam tak. Niektórzy z Was powinni się pozbyć myślenia autorytarnego. Co to znaczy? Jeżeli Wy myślicie w sposób autorytarny wobec innej osoby i wywieracie na kimś jakąś presję, przestańcie. Jeżeli z kolei na Was los wywiera taką presję, że już musicie być z kimś, jeżeli coś nad Wami rządzi, jeżeli coś Wami rządzi, jeżeli coś Wami steruje, to powinniście bardzo szybko odstąpić od tego. Jeżeli myślicie w sposób schematyczny, odstąpcie od tego na rzecz pójścia na żywioł. Taki żywioł marzeń, ale nie planowania. Taki żywioł inspirowania siebie fajnymi rzeczami, fajnymi bodźcami, ale nie ustawiania tego na liście priorytetów do spełnienia. Nie myślcie za bardzo o tym, jak to ma wyglądać. Dlatego powiedziałam Wam o tych energiach. Abyście patrzyli energiami, abyście czuli energię, która jest dla Was ważna. Skupiając się na energiach, które są dla Was ważne, marząc o tym poczuciu, o tym komforcie, którego potrzebujecie, pozwalacie i dajecie szansę losowi na to, aby przyszło coś do Was. Abyście pozwolili w pewien sposób dać sobie luz, pozwolić sobie na to, żeby Was coś miłego zaskoczyło. Nie nastawiajcie się. Nie rządźcie. Karty mówią, musisz spojrzeć na życie innymi oczami. Nie pod wpływem presji podejmować decyzje, nie pod wpływem presji szukać kogoś, nie pod wpływem presji martwić się, że jeszcze nie znalazłeś lub nie mogłeś znaleźć lub jesteś w takim statusie, w którym jesteś. Jeżeli jest to presja otoczenia, presja społeczeństwa, którą odczuwasz na sobie, a mimo to jesteś szczęśliwy będąc w pojedynkę, to nie rób sobie dodatkowych problemów.
Nie biczuj się tym, tylko dlatego, żeby zaspokoić czyjeś potrzeby. Pozwól sobie na frywolność, pozwól sobie na pewne niekonwencjonalne działania kosmosu, które i tak Cię doprowadzą do tego szczęścia, bo ono do Ciebie idzie. Jednak nie wywieraj presji i nie ulegaj presji i nie śpiesz się w swoich wyborach. A jak już dojdzie do pewnej sytuacji, w której będziesz chciał, aby sprawdzić się w roli partnera, to nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Postaraj się akceptować drugą stronę taką, jaka jest, ale również zobacz reakcję na siebie prawdziwego. Bo taki jesteś. Więc nie przyspieszaj, nie zmieniaj, a jedynie śpiesz się z tym, co Ciebie buduje, co Tobie daje szczęście, co jest Twoją energią i energią Twoich potrzeb. Na tym się skup. Rada dla Was. A więc bądź inny, bądź sobą, bądź indywidualny. Cokolwiek to jest właściwe. A więc cokolwiek się stanie, cokolwiek przyniesie ta sytuacja, kiedy Ty uwierzysz w siebie i zaczniesz panować przede wszystkim nad swoją sytuacją i swoim losem, opanujesz emocje, te, które Cię gaszą, budując w sobie pewność, indywidualność i wiarę w to, że to Ty jesteś najważniejszy, bo gdy Ty będziesz ważny i szczęśliwy, blask, który będzie Cię otaczał, sprawi, że przybliżysz, przyciągniesz jak magnesem tą właściwą osobę. A więc nieważne, co teraz myślisz, nieważne, co było, nieważne, jeżeli nawet próba osiągnięcia tego szczęścia może nie przynieść na początku jakiegoś spektakularnego rezultatu. Pamiętaj, że to jest prawdziwe. Pamiętaj, że to jest właściwe. To jedyna droga do tego, aby rozpocząć coś nowego. Mam wrażenie, słuchajcie, że ten przekaz dla Was jest również dotyczący nie tyle znalezienia drugiej połówki, co przede wszystkim sposobu na to, jak ją znaleźć. Wszystko wskazuje na to, że musicie rozpocząć raz jeszcze przygodę od samych siebie. A co Wam to przyniesie? Pytamy wieczór andrzejkowy. Co Wam to przyniesie? Przyniesie Wam to nową drogę. Zaakceptujcie tylko siebie, takim, jakim jesteście. Bo od tej akceptacji, słuchajcie, zaczyna się nowa droga dla Was. Droga ku rozświetleniu, droga ku jasności, droga ku sobie, słuchajcie, i temu, żeby realizować swoje te najskrytsze i najbardziej promienne akcenty. Tu jeszcze taka karta dla Was. Ty zwariowany, ty. Bądźcie szaleni, bądźcie spontaniczni. Cieszcie się też trochę tym statusem, który macie. Wy macie same nowe starty. I nawet jeżeli wydaje Wam się to mozolne, trudne, zamglone czasami, jedyną drogą do rozjaśnienia tego wszystkiego jesteście Wy sami. I to nie są puste słowa. Wy sami rozświetlacie sobą mrok, również tej osobie, która Was szuka. Pozwólcie jej się znaleźć. Budujcie w sobie przede wszystkim atrakcyjność polegającą na radości płynącej z każdego dnia i chęci znalezienia tej drugiej połowy. Pokazujcie sobą, światu, radość. I radość przyciągajcie do siebie. Nie ulegajcie presjom. Cokolwiek się dzieje, dzieje się to po coś i jest to słuszne. A Wy pozostańcie sobą i nie zapominajcie o tym, żeby być spontanicznym, wesołym, radosnym i pokojowo nastawionym i skupionym na energiach, które Was interesują. Te, które Was nie interesują, zostawcie, bo szkoda czasu. Przed Wami nowa droga, ale bez Was to się nie uda. Rozświetlajcie sobą każdy krok ku swojemu szczęściu.
wszystkiego, wszystkiego magicznego w ten wieczór. I niech Wam się wszystko układa po Waszej myśli. Przechodźcie szybciej ku swojemu ciepłu, ku radości życia, ku temu, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa. Do zobaczenia. I słuchajcie, związki. A więc co jest kluczem do Waszej miłości? Co wieczór Andrzejkowy chce Wam przekazać? Co Was czeka? Co Was czeka, drodzy związkowcy? Poprosimy dla osób, które wybrały kategorię związki. Co nam wieczór Andrzejkowy chce przekazać? Co Andrzejkowy wieczór chce nam powiedzieć? Co idzie do osób w związkach, które tutaj nas oglądają? A więc zaufanie. I poddanie się. Wiecie co? Czytam to w ten sposób. Zdobędziecie zaufanie do kogoś, do siebie, bo tylko zaufanie buduje poczucie bezpieczeństwa. I to zaufanie idzie do Was. To zaufanie, które związane jest z tym, że ufacie sobie, że ufacie swojemu partnerowi, bo poddając się temu, że nie budujecie w sobie niepotrzebnych lęków, że nie budujecie w sobie pewnych sytuacji, które Was nakręcają w taką negatywną spiralę, ciągniecie siebie i swój związek do góry. Nie budujecie niepotrzebnych napięć, takich, które czasami są niewyczuwalne, takich, które są bardzo cienką linią, która wprowadza tylko i wyłącznie takie drgania, których częstotliwość sprawia, że wkrada się pewna nerwowość, wkrada się pewna nieuczciwość względem tego, co domniemane, a względem tego, co wiadome. Dlatego kierunek dla Was jest związany z poddaniem się temu, co sprawia, że ufam. Poddanie się temu uczuciu zaufania, ufaniu również sytuacji, ufaniu temu, że jestem w dobrych rękach. Pamiętajcie, że to poczucie bezpieczeństwa równe poczuciu zaufania wiąże się z ze wszystkimi innymi aspektami, nie tylko związków. To się przekłada na Wasze życie społeczne, na Wasze relacje z innymi, na karierę również. A więc otrzymacie zaufanie. Albo ktoś da Wam dowód na to, żebyście mogli bardziej ufać, albo Wy w sobie odkryjecie takie pokłady tego uczucia i postaracie się wejść w taki stan myślenia, który nie będzie Was atakował. Bo pamiętajcie, że tworząc domysły, nakręcając się właśnie takim poczuciem braku pewności, podejrzeń, szukania dziury w całym, niekiedy bez podstaw, ale tak po prostu, nakręcacie tą spiralę tych negatywnych aspektów, które przede wszystkim Was spalają, które powodują, że to wam to robi niedobrze, że to Wam boruje dziurę w brzuchu. Nikomu innemu pamiętajcie. Dlatego karty radzą, to co do Was idzie, jest akceptacją, poddaniem się i odnalezieniem w sobie zaufania. To również zaufanie, które da Wam druga strona, abyście czuli się bezpieczniej. Wyczuwam energię współpracy, poszanowania dla siebie wzajemnie i stworzenia przestrzeni wspólnego bezpieczeństwa, które będzie Was chronić. Zobaczmy, co na to karty Tarota będą chciały nam jeszcze powiedzieć. Co chcą nam powiedzieć, dopowiedzieć jeszcze względem tej sytuacji?
Słuchajcie, przekaz dla Was jest taki, aby kochać, nie trzeba rozumieć, aby być podróżnikiem, trzeba podróżować, a więc aby chcieć ulepszyć związek lub chcieć puścić go w zupełnie nowy rytm, należy w tym uczestniczyć, należy podjąć pewne kroki. To, jeżeli czegoś nie rozumiecie, nie powinno Was to hamować w podjęciu się nowych działań. To, że czegoś nie rozumiecie, nie powinno Wam sprawiać, nie powinno Was blokować przed uczuciem. Nie powinno Was odpychać od tego stanu piękna i podążania za nim. Jeżeli są wokół Was jakieś zagadki nierozwikłane, patrzcie sercem i ufajcie temu, co mówi Wam serce, co mówią Wam Wasze emocje, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa, co buduje w Was zaufanie. Za tym podążajcie. Jeśli jest już za późno na wyjaśnienia, to zawsze można powiedzieć do widzenia. Pamiętajcie, że łatwo coś sprowokować, bo taki wyczuwam przekaz dla niektórych, że jeżeli chcecie wywołać wilka z lasu, to go wywołacie. Pytanie jest tylko, czy warto. A może warto zaufać? Może warto realnie podążać i podróżować, aniżeli tylko palcem po mapie, wyłuskując jedynie pewne mankamenty podróży, w którą teoretycznie nie warto się angażować. A może właśnie warto po prostu uczestniczyć i pozwolić na to, aby sytuacja nas zaskoczyła i wyjaśniła nam rzeczy, których dzisiaj nie rozumiemy. Ale do tego jesteście Wy potrzebni. To jest dokładnie ten przekaz, który powiedziałam grupie poprzedniej. Bez Was to się nie uda. Z tą różnicą, że Wam dokładnie wyszła ta karta. Może już ją wtedy przewidziałam dla Was? A może w przekazie Andrzejkowym dla obydwu grup mowa o zaufaniu? Abyście ufali sobie, abyście ufali innym, abyście ufali sytuacji i może wierzyli w energię wyższą, która dokądś Was prowadzi. Spróbujcie tylko być bardziej aktywni w tym podróżowaniu, aniżeli tylko wodzeniu wzrokiem. Nie szukajcie, nie rozwiązujcie rzeczy, które nie chcą się przed Wami pokazać, które pokazują się jako coś niezrozumianego. Wyruszcie w podróż i zaufajcie, że to jedyna droga. Nie wszystkie relacje są, słuchajcie, takie idealne. I nie wszystko się wydaje takie na pierwszy rzut oka dokładnie takie samo. Ale jeżeli ufamy i wierzymy, że to dla nas jest tym kształtem, którego my potrzebujemy, i jeżeli się nie boimy tego, co inni o nas powiedzą, to będzie to dla nas perfekcyjne. Pamiętajcie, że życie to koło. To ta podróż. Bez nas jej nie ma. Bez nas ona się nie liczy. A więc po prostu podążajcie i zobaczcie, czy idziecie do środka, czy idziecie na zewnątrz. Jaką drogę wymierzacie sobie i innym? Czy kształty, które przybieracie i formy budują w Was zaufanie, czy sprawiają, że oddalacie się od samych siebie? Czy jest to dla Was nieważne? Jaka rada dla Was w tym czytaniu? Poprosimy radę względem tej sytuacji. Obudź się. Nie ma na co czekać. Trzeba działać, aby czuć się bezpiecznie, aby zaufać. Poddaj się poczuciu ufności, że to wszystko jest po coś. A jeżeli kształt, który to przybrało, nie jest dla Ciebie perfekcyjny, to obudź się i poddaj się temu, co jest Twoją wewnętrzną potrzebą, wewnętrzną wiarą w to, co boskie. Aby dążyć do tej perfekcji. I przede wszystkim dążyć do tego, aby żyć, aby czuć energię pójścia naprzód, a nie stania w miejscu. I dokąd to Was doprowadzi? Poprosimy o Andrzejkowy przekaz. Dokąd Was to doprowadzi? Do miłości. Więc śpieszcie się. Śpieszcie się i wyruszajcie w podróż. Dajcie szansę swoim związkom. Pozwólcie na odrobinę zaufania sobie. Dajcie zaufanie i poczucie bliskości i bezpieczeństwa tej drugiej osobie. Bądźcie dla siebie wzajemnie tym przysłowiowym Bogiem, młodym Bogiem. Rozkochajcie na nowo. I poddajcie się sile
pozytywnych fluidów, dążąc do perfekcji. Jeżeli to nie będzie Waszą perfekcją, jeżeli nie zdobędziecie tego, jest to również dla Was znak, aby żyć dalej, aby ruszyć w podróż. Wróżba Andrzejkowa mówi: idźcie w podróż, bądźcie podróżnikami, odkrywajcie na nowo, odkrywajcie coś nowego, śpieszcie się, nie czekajcie, wstawajcie, ruszcie się. Bądźcie dla siebie młodym Bogiem wzajemnie i szanujcie się poprzez dawanie sobie wzajemnie zaufania, na które każdy z Was zasługuje. A jak macie inny pomysł, to poddajcie się temu, co dla Was naturalne i zgodne z ufnością do samego siebie. Kreujcie pozytywne podróże i uczestniczcie w nich. Bądźcie w nich aktywni. Życzę Wam miłości każdej z grup opartej na poczuciu bezpieczeństwa i przywoływaniu pozytywnych emocji każdego dnia. Tych pozytywnych wibracji, o których myślicie, które wywołujecie. Przyciągajcie to, co pozytywne. Wszystkiego, wszystkiego pięknego. Dużo miłości Wam życzę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.